Siemano, okres masowy dobiega końca. Moja waga nadczo wychodzi tak około 112,5 do 113 kg. Za 3 tygodnie redukcja. Zaczynam albo od 5 stycznia, albo od 12 stycznia, bo forma moim zdaniem jest do tamtego roku jakby taka przepaść. Więc nie będę za szybko tutaj tego wszystkiego wdrażał, ponieważ przy końcu to się zawsze wypalam i moim zdaniem to nie ma sensu. Dzisiaj będzie klata. Co do suplementacji, przed treningiem za każdym razem idzie Vitargo, aminokwasy w formie aminoszoka, 3 miarki plus 1 miarkę daję na takie pobudzenie, na taką lepszą pompę preszoka. Zaczynamy dzisiaj od klaty, czyli będzie pierwsze ćwiczenie, to będzie skos. Kończę skos, pierwszy ciężar jaki był, to była 60, 80, 100, 120 i teraz taka piąta seria, to będzie 130. Po skosie przejdziemy na rozpiętki albo na bramę. Seria na bramie, bez żadnego dropa, tak staram się przeważnie robić od 12 do 18 powtórzeń, po bramie będzie płaska. Trzecie ćwiczenie płaska. Pierwsza seria była 100 na 12, 110 na 12. I teraz spróbuję tą 120 zrobić na 10-12 powtórzeń. To będą 3 serie. Na tym skończymy. Potem albo będą rozpiętki, albo zrobię pompki na poręczkach. Troszkę dłuższą przerwę zrobiłem i od razu 3 powtórzenia więcej poszło. Ostatnie ćwiczenie, pompki na poręczach, to będzie 4. seria, około 12-16 powtórzeń, bez obciążenia, bo już klata tak spompowana, że nie ma sensu nic tam więcej zakładać. Teraz jedno ćwiczenie, może 2 ćwiczenia na brzuch i to by było na tyle dzisiaj. 4. seria tutaj na brzuch. Wykonuję tutaj około 15 do 25 powtórzeń. Zanika. Brzuch
skończony, jedno ćwiczenie mi wystarczy. Zaraz po treningu 70 gram HP hydrolizatu, 70 gram Vitargo, 3 miarki Aminoszoka i to by było tyle. Po godzinie dopiero jem normalny posiłek. Jutro nogi.